Cześć, siemanko, witam Was ponownie na naszym kanale. Ja jestem Rafał i w dzisiejszym odcinku druga część zabawy z produktem CarPro Echo. Dzisiaj pokażemy Wam, jak w stosunkowo prosty sposób wykorzystać ten produkt do mycia bez konieczności spłukiwania. Natomiast zanim przejdziemy do pracy tym produktem, no polecamy Wam przynajmniej spłukać ten największy brud, największy piach. Jeżeli nie macie dostępu do bieżącej wody, no to poświęćcie się i skoczcie sobie na jakiś bezdotyk. Użyjcie programu gdzieś tam z aktywną pianą, bądź jeżeli macie jakiś opryskiwacz, nałóżcie tu i później spłuczcie tak, żeby ilość tego brudu była jak najmniejsza, po to, żeby echo miało troszeczkę mniej pracy. Także zanim przejdziemy do pracy tym, ja się biorę za oprysk, a za chwilkę Wam powiem co i jak, ile wlać produktu do wiadra i jaką gąbką będziemy pracować. Przedstawiona w dzisiejszym odcinku metoda mycia będzie na pewno dobrym sposobem na umycie swojego pojazdu w sposób bezpieczny dla osób, które nie mają dostępu do bieżącej wody bądź wody pod ciśnieniem. Co będzie nam potrzebne do przeprowadzenia takiej operacji? Na pewno wiadro z czystą wodą, dobrze, żeby był separator. Ponadto użyjemy sobie gąbki firmy Soft 99 Kujitsu. Bardzo bezpieczna i wysokiej jakości gąbka, więc nie ma tutaj ryzyka, że coś porysujemy. Co do tego, no oczywiście produkt CarPro Echo. Na 15 litrów wody użyjemy sobie około 60 ml produktu. Ponadto będziemy potrzebować opryskiwacza ciśnieniowego. Jeżeli nie mamy takiego urządzenia, no to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby użyć po prostu butelki, po prostu takie butelki z atomizerem. Co jeszcze ważne, no to ważne, aby mieć wysokiej jakości ręcznik do osuszania lakieru. No a po co, to pokażemy Wam za chwilkę. Jak widzieliście na wcześniejszych przybitkach, do naszego opryskiwacza wlaliśmy zawartość wiaderka, czyli echo rozcieńczone z wodą w proporcjach 1 do 200. Przyda nam się to po to, aby wstępnie opryskać powierzchnię, aby nadać jej lubrykacji, po to, aby gąbka na pewno niczego nie zarysowała. Co jeszcze istotne przy pracy tymi produktami, a o czym wcześniej nie wspomnieliśmy, to to, że praca tą gąbką to jest w zasadzie tylko takie delikatne przyłożenie i przejazd. Tutaj nie szorujemy w jednym miejscu, czy też nie przyciskamy mocno tej gąbki, po prostu delikatnie sobie przejeżdżamy raz po razie, żeby szczelnie było to wszystko pokryte produktem, aby po prostu pozbierać brud. Co jeszcze ważne, wzięliśmy sobie drugie wiaderko po to, aby w czystej wodzie wypłukać sobie gąbkę od czasu do czasu, szczególnie po tych dolnych, najbardziej brudnych partiach. No, w zasadzie tyle, ja wracam do pracy. Jak mogliście zauważyć, brudną robotę mamy już za sobą. Auto zostało wyczyszczone łącznie z szybami i tutaj chcę przy szybach się na chwileczkę zatrzymać. Nie wiem, czy będziecie widzieć to na przebitkach, natomiast pozostały nam pewne smugi, pewne niedoskonałości. No i co teraz z tym zrobić? No wystarczy, że weźmiecie sobie echo, rozcieńczycie 1 do 20, czyli to, o czym mówiliśmy w poprzednim naszym odcinku, do którego obejrzenia zapraszamy, jeżeli nie mieliście okazji wcześniej. No i w tym momencie aplikujemy sobie to echo rozcieńczone 1 do 20 na szybę, bierzemy sobie mikrofibrę waflową i w tym momencie szyba pozostaje już nieskazitelnie czysta i możemy jechać dalej. Jak widzicie, szybę już dotarłem, pozbyłem się nadmiaru produktu.
Po zewnętrznej stronie w zasadzie żadnych zabrudzeń już nie widzę, raczej powierzchnia jest czysta, natomiast zabrudzenia znajdują się od wewnątrz, będę musiał wskoczyć na tylną kanapę i wyczyścić. No teraz przejdziemy sobie na drugą stronę, wyczyścimy jeszcze drugą połowę szyby i przejdziemy do podsumowania tego odcinka. Tymczasem przechodzimy już sobie do podsumowania tego dzisiejszego odcinka. Zaznaczę jeszcze tylko, abyście stosowali tę metodę, starali się stosować tę metodę w momencie, kiedy wasz samochód jest przynajmniej umiarkowanie zabrudzony. Nie stosujcie jej bez wcześniejszego pre-washa, jeżeli są jakieś owady bądź jakieś większe błoto, ponieważ ta metoda się nie sprawdzi. Jeżeli macie większe zabrudzenia, no to zadbajcie o to, aby skoczyć na bezdotyk, zastosować jakiś pre-wash czy pianę aktywną na bezdotyku, wypłukać i dopiero wtedy przejść do pracy dzisiejszą metodą, czyli Carpro Echo jako rinseless. Jeżeli chodzi o ten odcinek, no to tyle. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, że dzisiejsze użyte produkty możecie kupić na stronie mrfiner.pl. Zajrzyjcie na naszego Instagrama i Facebooka. Linki oczywiście zostawiamy w opisie. I do następnego. Hej! Nie ma kanapy z tyłu.